Przed nami ostatni, jak na razie, tak gorący dzień. Dobry wieczór Państwu, Marzena Słupkowska. Gorące powietrze zostanie bowiem wyparte na wschód przez nasuwający się od zachodu chłodny front. W nocy pogodnie, a chmurzyć się będzie tylko na północnym zachodzie. Miejscami pojawią się opady przelotne oraz burze z silnym wiatrem. Nad ranem lokalnie pojawią się mgły, zwłaszcza na północy oraz w województwach wschodnich. Na termometrach od 13 do 16 stopni. Jutro pogodnie na wschodzie po Małopolskę. Poza tym pojawić się będą przelotne opady oraz burze. Lokalnie gwałtowne z gradem, porywistym wiatrem do 90 km na godzinę, zwłaszcza w drugiej części dnia. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, około 18 stopni. A od centrum po południe bardzo gorąco, do 30, lokalnie 31 stopni. Mocniej będzie wiać nad morzem, a w czasie burz do 90 km na godzinę. Ciśnienie będzie spadać. W czwartek zanikające opady i burze możliwe w regionach południowo-wschodnich oraz w Karpatach. Poza tym słońca nie zabraknie, a na termometrach już w całym kraju niższe wartości, od 18 do 22 stopni. W piątek po ustąpieniu porannych mgieł mnóstwo słońca. Jedynie w Karpatach może tu i ówdzie popadać. Na termometrach od 20 do 24 stopni. Po słonecznej i ciepłej sobocie. W niedzielę co prawda temperatura będzie jeszcze wyższa, ale lokalnie popada i zagrzmi. Poniedziałek również ciepły, ale będzie nieco więcej chmur. Życzę Państwu udanego wieczoru. Do widzenia.